Małgorzata Tarczyńska, jedna z najbardziej popularnych aquascaperek w Polsce, jest gościem kolejnego podcastu z pasji do biznesu. I w tym cyklu myślę, że się odnajdujesz idealnie. Małgorzata Tarczyńska z pasji do biznesu. Temat o tyle ciekawy. Dzień dobry Państwu. Tak, jesteś właścicielką firmy Podwodne Ogrody. I dzisiaj o tej wodzie sobie troszeczkę porozmawiamy w szerokim rozumieniu, bo... Moim zdaniem jest to sztuka, a nie ukrywam, że od dawien dawna chciałem z tobą porozmawiać, bo śledzę cię od bardzo wielu lat na Łódzkiej Giełdzie Zoologicznej Niedzielnej, na Łódzkim Starcie, gdzie można ciebie spotkać, można u ciebie coś kupić i można z tobą również porozmawiać. I bardzo nam miło, że przyjęłaś zaproszenie, bo jesteś ze stolicy polskiej akwarystyki, czyli z Łodzi do nas przyjechałaś. Tak, przyjechałam z Łodzi. I mamy nadzieję, że dzisiaj temat, którym szeroko się zajmujesz od dawien dawna, Położy kłam takiej ogólnej opinii, że to głównie chłopcy i panowie w rybki i w akwaria się bawią, a sztuka, której ty dokonujesz, czyli aquascaping, no jest o level albo kilka leveli wyżej. Dlatego bardzo serdecznie Cię witam i cieszę, nie ukrywam się tego powiedzieć, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Przyznam, Przyznam, że jestem bardzo ciekawy Twojej osoby i Twojej wiedzy. Powiem dlaczego. Dlatego, że jestem akwarystą od urodzenia. Nigdy nie miałem okazji rozmawiać z kobietą akwarystką. Mówiąc zupełnie kolokwialnie, i ciekaw jestem, czemu tak duże kolejki są przy Twoim stanowisku na niedzielnej giełdzie. Ale myślę, że do tego jeszcze wrócimy. Powiedz mi, jak się rozpoczęła ta przygoda z podwodnymi ogrodami, szeroko pojętą akwarystyką i tym aquascapingiem, który jest teraz tak modny bardzo. Ta przygoda myślę, że, że zaczęła się już, jak miałam może jakieś 12-13 lat. Już jako dziecko bardzo pasjonowałam się akwarystyką. W zasadzie u mnie w rodzinie takiej najbliższej, typu mama, tata. Nikt nie interesował się u mnie w domu, ale interesował się mój wujek. Miał piękne, duże ryby, i zawsze byłam gdzieś tam nosem wlepiona w to akwarium, i zawsze gdzieś tam do mamy mówiłam: Kup mi rybki, kup mi rybki. A kiedyś yy, akwarystyka była może nawet troszeczkę bardziej popularna było więcej miejsc, gdzie odbywała się sprzedaż rybek. Nie było oczywiście tylu gatunków, na przykład roślin, jak, jak dzisiaj. Ale były miejsca, gdzie można było wszelakie rybki zakupić. No, wiadomo, było wtedy jak najwięcej mieczyków, gubików i tego typu rybek żyworodnych. Tak zwanych prostych. Takich prostych, tak, dokładnie. Te takie bardziej skomplikowane gatunki, które w tej chwili mamy z importu, no, wiadomo, wtedy nie były popularne, ale jako dziecko, no, chciałam mieć rybki, więc udało mi się przekonać mamę. Czyli nie lalki, a rybki. Trochę lalek było, ale przede wszystkim były rybki i były wszystkie książki związane z akwarystyką. Powiedz I na, mi. I na urodziny również rybki i różne gadżety i związane. książki związane z akwarystyką. Tak. I te... Czerpałaś tę wiedzę z tej literatury? Czerpałam wiedzę z literatury, czerpałam inspirację właśnie też z przyrody, no bo generalnie akwarystyka to jest bardzo duże nawiązanie do przyrody i też bardzo duża wrażliwość. Tak jak ktoś nie jest człowiekiem wrażliwym, to podejrzewam, że może go akwarystyka nie zainteresować w takim stopniu. Gdzieś tam może się otrze, ale nie zostanie przy tym. Bo przez całe swoje życie jednak bardzo dużo akwarystów poznałam i oni byli tylko przez chwilę i gdzieś tam poszli w innym kierunku, a ja gdzieś tam od dziecka cały czas w akwarystyce nieustannie. Jesteś uzależniona od akwarystyki? Tak. Myślę, że w tym momencie już nie mogłabym żyć bez akwarium. Wspomniałaś o wrażliwości. Co yy, buduje twoją wrażliwość? Bo wiem, że malujesz też. Tak, też maluję. Bardzo często maluję też właśnie różne ryby, rośliny, przyrodę. Także moją inspiracją niewątpliwie jest właśnie przyroda. Jak ktoś właśnie w jakiś sposób nie jest powiązany z przyrodą, nie czuje takiego bakcyla, no to myślę, że akwarystyka zdecydowanie go nie zainteresuje. Są też ptaki. Tak. Tak, od jakiegoś czasu w zasadzie od 4 lat interesuję się ptakami. Jest to zupełny przypadek. W ogóle nie planowałam ptaków. Pierwszą swoją papugę zakupiłam ponad 4 lata temu. Kupiłam po prostu dla syna, żeby miał coś, żeby miał po prostu przyjaciela fajne zwierzątko. Nie byłam przekonana, ale później poszło. <gryw> bardzo się rozwinęła po prostu ta pasja też w kierunku ptaków i w tej chwili mam. Więcej niż jedną papugę. Powiedz mi, się od, od jak dawna maczasz ręce w podwodnych ogrodach? Podwodne ogrody, myślę, że istnieją około 20 lat. Bo to się wszystko tak zaczęło, że zacząłem sobie po prostu uprawiać roślinki, ściągać różne ciekawe gatunki roślin, bo tak jak kiedyś to były popularne kryptokoryny, żabienice, pożary tak i proste. takie proste rośliny. Tak, później dopiero. Później dopiero zaczął się właśnie taki import i bardzo ciekawe gatunki zaczęły napływać do Polski. No wiadomo, każdy z akwarystów chciał mieć coś fajnego, jakiś rarytas w swoim akwarium, więc za zaczęłam kolekcjonować po prostu różne fajne gatunki. Były kiedyś fora akwarystyczne, no wiadomo, jeszcze nie było Facebooka, więc my znaliśmy się, były nawet spotkania takie forumowe, akwarystyczne, no, Łódzki Dom Kultury, gdzie jest łódzkie stowarzyszenie też akwarystyczne od oczywiście dawna. Tak, tak, gdzie można było po prostu spotkać się z innymi pasjonatami, porozmawiać, wymienić się sadzonkami roślin, czy jakimiś rybkami, wymienić się doświadczeniami na temat akwarystyki. Także już od dawna to wszystko było, na naszej klasie miałam kiedyś konto. I trzeba było wymyślić nazwę. No i za bardzo nie wiedziałam, jaką wymyślić nazwę, to mówię, a wymyśl, napiszę podwodne ogrody. I był, było takie forum na naszej klasie podwodne ogrody. I już byłam z tym kojarzona. Yy, I później zaczęłam robić odżywki do roślin. Mm, najpierw robiłam je w butelkach po wodzie mineralnej. Mm -hmm. Ale mówisz o solach, czy akwaryści. o zupełnie czymś innym? Mm, mówię o, o takich kompozycjach z y, soli i generalnie z, no, komponowałam po prostu odpowiednie mm -hmm. mieszanki, sprawdzałam ich działanie, y, bardzo mnie to kręciło, bawiło i, no i dobre efekty też Czyli uzyskiwałam. Czyli bawiłaś się w chemika. Tak, słowy. takiego małego chemika uzyskiwałam właśnie dobre efekty i inni też chcieli mieć te odżywki. Więc gdzieś tam lokalnie powstało, idźcie do Gosi, ona ma fajne odżywki do roślin. No i tak się zaczęło. Później yy, zajęłam się tym bardziej profesjonalnie i po prostu było już to logo Podwodne Ogrody na tych odżywkach i do dzisiaj też są one w ofercie. Jakby. Ty cały czas się doszkalasz? Czy już jesteś na takim etapie swojej wiedzy, że nic tobie tak naprawdę do szczęścia nie potrzeba, jeżeli chodzi o wiedzę merytoryczną i praktyczną? Jak to jest w przypadku bycia zawodowym aquascaperem? Jest to duża odpowiedzialność, mm -hmm. ponieważ y, ja robię teraz akwaria na zamówienie, gdzie y, jakiś inwestor się do mnie po prostu zgłasza, ma jakieś określone wizje i ja mogę po prostu albo... Y, Albo zrealizować tą wizję jego, albo powiedzieć, że nie, no, w tym kierunku to za bardzo nie pójdzie i odradzić, tak? no, no bo tak to jest po prostu, że czasami ludzie mają różne wizje, ale nie zawsze da się to zrealizować, prawda? Mhm. Więc ja muszę też, moim zadaniem jest jakby to, żeby odwieźć tego potencjalnego klienta od tego, żeby sobie zafundował za własne pieniądze po prostu, no, jakąś porażkę w akwarium, tak? Bo nikt nie chce mieć problemów w akwarium, tylko każdy chce mieć piękne akwarium, które cieszy oko przez długie lata. Także robię te akwaria, no myślę, że już po tylu latach mam takie doświadczenie, że wiem już w którym kierunku iść, a w którym nie iść, żeby też klienci byli zadowoleni i żeby mnie polecali. Dużo akwariów serwisujesz? Po tym covid troszeczkę mniej, natomiast jest tyle pracy, że w tej chwili można powiedzieć, że pracuję niekiedy 7 dni w tygodniu. Nawet? Z tą giełdą niedzielną tak to jest. Po Czyli prostu. jesteś pracocholikiem? No, niestety można tak powiedzieć, aczkolwiek ym, jest takie powiedzenie, że jeśli robisz to, co kochasz, to nie przepracujesz ani jednego dnia. Dlatego czasami, ym, na przykład moja mama mówi: Usiądź, odpocznij, nie rób. Nie da się, to jest po prostu pasja. Ja czasami, nawet jak y, mam nic nie robić, to i tak gdzieś tam idę w kierunku: A, jeszcze coś tu zrobię, jeszcze coś tu zrobię. No jeszcze zrobię jakieś dekoracje, także zawsze, zawsze, mam co robić. Czyli rozumiem, że jak klient do ciebie dzwoni, decydujesz się na zrobienie jakiegoś projektu, to bierzesz też odpowiedzialność za ten projekt, tak? Jak Czyli nie dość, że trzeba go założyć, jak wybrać wszystko, to jeszcze później pilnować, żeby to wszystko tak, funkcjonowało. Tak, powiem więcej. Doszłam do takiego punktu, gdzie pewnego rodzaju akwariów po prostu nie zrobię, jeśli klient naciska, żeby na przykład zrobić. A jakie to są akwaria? Jeśli są to rzeczy nie do zrealizowania, jeśli są na przykład bardzo wysokie, gdzie nie da się na przykład obsługiwać dna, tak? Mm -hmm. I są to jakieś po prostu no, takie rzeczy, które są trudne do zrealizowania, do obsługi i tak dalej, w jakichś zabudowach, no tutaj duży nacisk na to kładziemy właśnie my fachowcy w ogóle, mm -hmm. bo tych fachowców wcale nie jest dużo to w Polsce. Prawda. My się znamy, utrzymujemy kontakt. Yy, no to staramy się po prostu nie brać takich projektów na swoje barki, które są skazane na porażkę. porażkę. Na porażkę, bo będzie później klient miał do nas pretensje, tak? Ale to są firmy, czy to są osoby prywatne? Yy, I osoby prywatne i firmy. Mm -hmm. Nie ukrywam, że w firmach troszeczkę łatwiej się pracuje ponieważ nikt jakby nie stoi nam nad głową mm -hmm. tak tylko po prostu to ma mamy podpisaną umowę i to ma pięknie wyglądać i my jakby się tym zajmujemy a inwestor tylko po prostu podziwia jakby nie a w domach prywatnych to zawsze yy, no ktoś tam zawsze po prostu ma jakieś swoje określone wizje często i tak dalej no musimy często muszę często tłumaczyć że po prostu w tym kierunku no nie bardzo to się uda no ale w tyle lat już to robię że po prostu zawsze gdzieś tam te projekty są yy, Zwieńczone sukcesy. A powiedz mi, dużo zbiorników założyłaś na przestrzeni yy, swojej działalności? Bardzo dużo. Dużo. Bardzo dużo. Każdy projekt jest trochę inny. I w zasadzie z, z roku na rok nabieram coraz większego doświadczenia, ale zawsze są jakieś tam jeszcze momenty, gdzie człowiek się uczy. Całe życie się człowiek uczy. A powiedz mi, czy jest taki projekt, który okazał się punktem zwrotnym yy, w tak zwanej twojej karierze? Co go wyróżniało? Czy zrobiłaś coś takiego, co finalnie okazało się takim strzałem w dziesiątkę, i po którym stwierdziłaś: Kurczę, to jest ten kierunek, żeby ten level wyżej e, zacząć robić takie właśnie zbiorniki inne? Czyli już nawet nie mówię o zbiornikach holenderskich, ale stricte pokazujące ogród, historię czegoś pod wodą. Czy był taki projekt? Um. Jak się zastanowię, to może takiego jednego konkretnego projektu nie było, uh -huh. aczkolwiek staram się zawsze moim klientom mówić, że te zbiorniki, które my robimy na konkursy, czy to uh -huh. konkursy ogólnopolskie, czy międzynarodowe, to jednak to jest coś innego jeszcze, jak robimy to u kogoś w domu czy w firmie, ponieważ te zbiorniki na konkursy. Um, one są w jakimś konkretnym, kulminacyjnym momencie swojego życia, gdzie się robi fotkę i wysyła na konkurs, tak? I one wyglądają tak perfekcyjnie, i tak wspaniale, i mają tak piękny, e, piękną plażę, gdzie nie ma w ogóle brudu. Ta plaża jest biała i super, nie? No, gdzieś tam, jak robimy to akwarium u inwestora. Niekiedy się ta plaża potrafi zabrudzić, no bo wpuszczamy wiadomo. różne zwierzątka, mhm, które też sobie tam urzędują i tak dalej, przekopują. Więc y, wiadomo, że bardziej skomplikowane już jest zrobienie tego typu zbiornika, gdyż zawsze tłumaczy, że jest więcej po prostu pracy. Tak? Jeśli mhm. ktoś chce później sam się tym zajmować, tym zbiornikiem, no to też musi brać to pod uwagę, że tego typu zbiornik, taki w cudzysłowie konkursowy, wymaga więcej pracy. Oczywiście wygląda bardzo spektakularnie, ale no, trzeba mu poświęcić więcej uwagi. A największe akwarium, które y, zrobiłaś? Największe akwarium, które zrobiłam, było y, w ogrodzie zimowym. I to był zbiornik, y, zdaje się, 5 metrów na metr, na półtora metra wysoki. Tak. I trzeba to był, było tam wejść do środka? Tak, trzeba było tam wejść do środka i to był zbiornik z rybami zimnolubnymi. No, bez grzałki. Bez grzałki. A rośliny? A rośliny tam były, y, tam była to jeść rozesłana, były, były y, Czyli takie, które po prostu dobrze sobie funkcjonowały w zimnej tak, wodzie. Tak, tak, były lilie wodne, tego typu rośliny, które tak no, w oczkach wodnych też dobrze funkcjonują. A powiedz mi Małgosiu, jakie są cechy dobrego aquascapera? Bo to jest bardzo odpowiedzialna Myślę, praca. Tak, to jest bardzo odpowiedzialna praca, bardzo. Y bo już pewnie się powtórzę drugi raz, bo to jest po prostu, ja biorę odpowiedzialność za czyjś projekt, tak? Bo ktoś hmm. zgłasza się do mnie. I tym, za niemałe pieniądze. Oczywiście, oczywiście. Ktoś za to płaci, bo co innego jest udzielać porad na forum, gdzie gdzieś tam no, no name ktoś udziela porady, zrób sobie to, zrób sobie tamto. Szeleje fosforu. To zadziała, to, Tak, dalej tego, dalej nawozu mm -hmm. takiego, wlej wodę utlenioną. Bardzo dużo jest tego typu porad, ale. Wyróżnia fachowca, wyróżnia to, że fachowiec bierze odpowiedzialność za to, co doradza swojemu klientowi, tak? Bo gdzieś tam z takiej pozycji, gdzieś tam na forum czy coś, no to można wszystko doradzić. To ale później no, mogą być różne skutki tych Czyli Czy ty dajesz gwarancję. Tak. Ja przede wszystkim jak ktoś się do mnie zgłasza i chce określony projekt, ustalamy, co ma być, co ma opiewać ten projekt, co ma tam się znajdować. Um, no, z reguły chcą ludzie piękne zbiorniki roślinne, takie baśniowe, tak? Pięknie wyglądające, nawiązujące do tej szkoły mano. No, to jest cała ta szkoła japońska. Także każde... Pasjonujecie się... jego szkoła, jego sztuka? Tak. Bo to należy nazwać sztuką, to co on robi, to co wymyślił. Tak, to co on wymyślił, to jest właśnie sztuka. I generalnie właśnie cała kolebka aquascapingu właśnie pochodzi z Japonii. Gdzieś tam y, rozpropagował pan Takashi Amano właśnie aquascaping, ten styl naturalny w akwarystyce. On wprowadził różne, no takie procedury, tak, którymi później się aquascaperzy kierowali. A później to wszystko ewoluowało jeszcze bardziej, bo on na przykład nie używał tyle kleju, co dzisiaj, nie? Dzisiaj aquascaperzy używają na przykład do jednego projektu 3 litry kleju. Czego nie robił pan taka no. także gdzieś to później jeszcze bardziej ewoluowało, jeszcze zostało rozwinięte, coś było dodane jeszcze i tak dalej. Wysyłała się zdjęcia do Japonii na konkurs yy, yy, swoich dzieł? Nie, jeszcze nie wysyłałam. jeszcze nie, jeszcze nie wysyłałam. A powiedz mi czy aquascaping to jest sztuka? Jak najbardziej tak. Tak. To jest zdecydowanie sztuka, to jest wrażliwość na piękno przyrody. To jest odwzorowanie właśnie jej fragmentów w szkle. No tak, no to tak jak robi się piękne zdjęcia, jak się maluje piękny obraz, to też jakby jest jakby takie malarstwo, ale w akwarium. Malujemy przy pomocy roślin, dekoracji typu korzenie, kamienie. Też trzeba wiedzieć jak, jakich materiałów użyć, odpowiednio je zastosować. Niektóre materiały podnoszą twardość wody, zmieniają w jakiś sposób parametry, także też trzeba po prostu się poruszać po tym świecie aquascapingu w określony sposób też, żeby łatwo nam było w miarę utrzymać taki zbiornik później. Czy ty masz ulubioną technikę lub styl w, w aquascapingu, który szczególnie lubisz stosować? Bo ja widziałem twoje prace. Zresztą nasi widzowie zobaczą w tym materiale, akwaria, które miałaś okazję zrobić. I to stąd moje pytanie. Czy jest coś szczególnego w tej sztuce, z czego korzystasz i co stosujesz? Tak. Moim ulubionym stylem w aquascapingu jest styl riboku, czyli to jest połączenie y, pięknych korzeni i kamieni y, i oczywiście roślin. Y, jest to tak stworzone akwarium że właśnie no nie ma tylko tej samej polany i skał, bo w stylu Iwagumi to są skały i polana jakby a właśnie w riboku jest tam więcej się dzieje, po prostu jest bardzo dużo roślin, jest taki przepych. Ja bardzo lubię tego typu zbiorniki. Lubisz zielono? Tak, lubię zielono, lubię kolorowe też rośliny. A tutaj właśnie zastosowanie kolorowych roślin już jakby wyklucza ten styl Iwagumi, bo w Iwagumi to są głównie trawnikowe rośliny i skały. Na pierwszym miejscu jest ta kompozycja skalna, ta triada, gdzie po prostu no jakby przyglądamy się temu zbiornikowi i właśnie podziwiamy na pierwszym miejscu skałę. Tak, w, na tle zieleni. A w ryboku się bardzo dużo dzieje, właśnie. Bo są również korzenie yy, i generalnie jest dużo miejsca zajętego przez dekoracje w akwarium. Niesamowite. Najbardziej nietypowe materiały, które wykorzystałaś w swoich projektach, to? Najbardziej nietypowe. Bo ja widziałam, że ty kleisz tam tymi klejami to wszystko jak próbujesz. Czy może to. nietypowe jest to w aquascapingu, że bardzo często ludzie mówią tak: "O jejku, ale pani ładny korzeń dobrała". A to właśnie nie jest tak. Jeden korzeń z reguły to nie wyczerpuje tematu. Gdyż zazwyczaj jak wybieram korzenie spośród wielu całej hałdy korzeni, no to są różne, no są takie, które wyglądają, wyglądają też jak kołek zwykły, tak, a tu trzeba po prostu popatrzeć, odpowiednio dobrać, bo wszystkie dekoracje są krojone na miarę danego akwarium, czyli jak mam zrobić akwarium meter na 50, na 50, to muszę dobrać odpowiednie korzenie do tego typu wymiarów tego zbiornika i yy, takie dobrać, taką grupę korzeni dobrać, żeby je mogła na przykład ze sobą tak posklejać, żeby one tworzyły jeden jedną dekorację no często kleję takie dioramy też nie które co są to jest? takim dosyć innowacyjnym właśnie stylem w aquascapingu. jest to bardzo modne to jest po prostu bardzo przeładowane akwarium w dekorację Czyli to nie jest tak, że się do pana Henia to nie jest tak, w niedzielę powie, no właśnie, panie Henio, no tak. te dwa korzenie wezmę. No nie, dioramy to już są takie bardzo przeładowane, właśnie kompozycyjnie. Tam się bardzo dużo dzieje, zakamarki. Niektórzy nawet luster używają, niektórzy używają nawet specjalnie podświetlonego tła. Nawet? Tak. No i do zdjęć robi się efekt suszarki, gdzie ta wody się porusza i tak dalej. Takie cuda. A ty napotykasz problemy w takich działaniach twórczych? Są takie problemy, z którymi na przykład nie potrafisz sobie poradzić? Jak wychodzisz, robisz na przykład szkło i pojawia się coś? Z czym jest problem ewidentnie? To znaczy najczęściej w zasadzie um, problemy, jakie napotykam, to jeśli, jeśli inwestor chce akwaria w zabudowie. Tego się troszkę obawiam, dlatego, że y, no bywało, że y, napotykaliśmy, że zabudowa nad taflą wody była y, 25 cm Się zaczynała, więc tam było bardzo ciężko włożyć nawet ręce czy głowę, a co dopiero włożyć dekorację. Mhm. Oczywiście wymarzoną, jaką sobie klient wymarzył. Mhm. Także dużą, obszerną. Mhm. No ciężko było, także trzeba było to wkładać elementami. A y, cały jakiś tam powiedzmy y, 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 Cały, cały dekor, jakby nie mógłby tam się nam. No, no nie moglibyśmy wcisnąć tego dekoru, bo był Czyli zaturzy. ludzie generalnie też nie mają tak, wyobrażenia, tak. jak będziemy to później serwisować, Dokładnie. żeby tam włożyć ręce choćby. Tak, ja się tym właśnie powiem. stresuję. Właśnie te zabudowy są troszkę stresujące, bo bardzo często jest tak, że ktoś sobie zrobi już zabudowę i na samym końcu zaplanuje akwarium. Mhm. A to powinno się robić. Yy, od drugiej strony. Od drugiej strony, tak. Że najpierw planujemy akwarium, a dopiero na końcu jakąś zabudowę, tak? Meblową. A ty miałaś jakieś wyjątkowe życzenie klienta? Takie Życzenia? wyjątkowe, wyjątkowe. Na przykład dzwoni do ciebie ktoś i mówi, Pani Gosiu, ja to bym chciał tak, 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 tak. Ta. Miałam a Pani jednego... Gosia jedzie i mówi, no ale się nie da. Miałam jednego takiego klienta, który sobie zażyczył taki korzeń, który będzie y, z pięknej z best jak, jak w pięknej w bestii w tej bajce i ja za bardzo nie wiedziałam o co mu chodzi, ale tłumaczył to długo i tłumaczył, i kleiliśmy ten cały y, to całe dzieło, jakby jego, chyba z 17 elementów. I to trwało 15 godzin. Naprawdę? Ale trafiliśmy w jego gust. Podobało mu się powiedział to jest to. Tego właśnie chciałem. A są jeszcze też tacy akwaryści, którzy na przykład jakiś zameczek by chcieli albo jakiś samochodzik albo jakiegoś nurka. Zdarza się to jeszcze? Bardzo często. Bardzo Naprawdę? często. Bardzo często ludzie przychodzą do mojej pracowni i mówią: "Dzień dobry, czy jest właśnie taki zamek albo jakaś żabka albo coś no, ja tego typu akwarystyką się nie zajmuję, zawsze to odradzam, zawsze namawiam do właśnie stosowania tych naturalnych elementów w akwarium. Dostosowania roślin, no bo dużo ludzi jeszcze gdzieś tam te sztuczne rośliny, no brak wiedzy po prostu, brak takiej może wyobraźni też. No i ogólnie jest mało osób, które o tym głośno mówią. Też nie ukrywajmy, tak, że gdzieś jest tego mało, bo tak jak w motoryzacji mhm. czy w innych dziedzinach, one są jakby bardziej popularne, a tutaj akwarystyka jest jakby trochę niszowa. Także myślę, że jestem jedną z osób, która wychodzi do, do tych osób i im po prostu pokazuje, bo jak są jakieś targi właśnie zwierząt, no to robimy różne pokazy, prezentacje. No i nie powiem. Zresztą takie targi organizowałaś też niejednokrotnie. Tak, prawda? organizowałam niejednokrotnie tego typu imprezy, na których też właśnie robiliśmy różne prezentacje, pokazy zakładania akwariów. I, no i było dużo chętnych, którzy przyszli po prostu popatrzeć, czegoś się dowiedzieć. Było bardzo dużo pytań, także jest mnóstwo ludzi zainteresowanych którzy po prostu gdzieś tam um, ich wyobrażenie o akwarium było, że no jest akwarium, kawałek szkła, no jest jakiś kawałek, nie wiem, jakiś zamek, mhm. czy tam nawet kawałek korzenia, żwirek jakieś rybki wpuszczone i tyle, tak? Jak nie ma kto o tym opowiadać, kto, nie ma kto tego pokazać, no to ludzie tego nie będą znali, tak? A dopiero jak zobaczą na tych targach, nie? Po tym pokazie, czy jak robimy jakieś mistrzostwa aquascapingowe, bo też takie robiłam, pod tytułem Pet Fair Aquascaping Contest w hali Expo w Łodzi, no to ludzie przyszli zobaczyć i mówią, kurczę, no piękne są te akwaria. No nie wiedzieliśmy, że to tak może wyglądać. Wiesz co, zadziwiające jest to, że ty się dzielisz z tymi ludźmi wiedzą. A ta wiedza kosztuje bardzo dużo pieniędzy. Już teraz kolokwializmu użyję. Ona kosztuje bardzo dużo pieniędzy. Tak naprawdę niejednokrotnie lata wywalonych pieniędzy... Zgadza bo się. Bo coś nie poszło, bo coś się zmarnowało, bo coś padło. Zgadza się, i to jest potwornie obszerny temat, gdzie my wkładamy w to lata pracy, praktyki i mnóstwo pieniędzy, żeby w ogóle coś się nam sprawdzało i żeby to wyszczególnić, co warto, a co nie. A no często, no niestety, przychodzą ludzie, którzy gdzieś tam sobie założyli jakieś akwarium i przychodzą i dzień dobry, niech mi pani powie, co ja mam zrobić. No a to jakby jest, no. Wiadomo, że to jest długa rozmowa, bo jak już ktoś gdzieś tam poczytał jakieś porady niewłaściwe i coś już niewłaściwie zrobił, no to jest jakby cofnięcie się do początku taki. Akwarystyka jest bardzo drogim hobby. Myślę, że tak. Mm -hmm. tak dość drogim, bo im większe oczywiście akwarium tym jest droższe, jak ktoś chce zacząć, no to myślę, że taki początek warto, Warto sobie zrealizować od zbiornika przynajmniej te 50 litrów, mhm. no bo tam kostka 10-20 litrów to jest malutko i szybko się zmieniają parametry wody i można szybko się zniechęcić, ale tak akwarysta początkujący, myślę, że ten na takim zbiorniku 60 centymetrów jest już w stanie się dużo nauczyć i też nie wydać majątku. Pod warunkiem, że jest obserwatorem. Yy, I wyciąga wnioski. Pod warunkiem, że wyciąga wnioski yy. i też słucha yy, właściwych osób. Ponieważ w internecie jest masa porad, ale masa jest tych niewłaściwych, które po prostu wyprowadzają tą osobę na manowce i gdzie tam po prostu, no, mhm. nie, no, jakby ta osoba nie będzie zadowolona z tego akwarium, bo popełni masę błędów. To prawda. O to chodzi też. Powiedz że... mi, Małgosiu, mhm. ty masz, nie wiem, wizję stworzenia takiego akwarium, jak masz zamówienie, czy jest coś, czym się kierujesz? Na przykład. Tylko i wyłącznie jest to prośba klienta, nazwijmy to, albo firmy? Czy może wychodzisz z taką inicjatywą, żebyś to widziała zupełnie inaczej, jak klient sobie tego życzy? Bardzo często zamawiają u mnie akwaria klienci, którzy po prostu przyjdą i mówią tak, Pani Małgosiu, ja się totalnie nie znam, jestem totalnym lajkiem, nigdy w życiu nie miałem akwarium, ale przychodzę do Pani, gdyż mój kolega u Pani właśnie zamawiał akwarium, widziałem, że to było piękne, podbało mi się to i ja nie wiem, co bym chciał. Proszę mi coś wybrać. Dużo mam takich klientów. Jednego miałam takiego klienta w Fabianic, przepraszam, w Konstantynowie, chyba dwa lata temu, gdzie. Mm, był w pracy, podczas kiedy my robiliśmy mu akwarium, i jak wrócił z pracy, bo też właśnie nie wiedział za bardzo, czego chce. Ja mówię, ale tak mniej więcej skały, korzenie, rośliny, no mniej więcej coś tutaj, nie? Ja mówię, dobrze, to postaram się tak zrobić, żeby, żeby było fajnie, żeby panu się to podobało, żeby to była ozdoba salonu, bo to miało stać w, salo w salonie. Jak on przyszedł z pracy, to mówi tak, o Boże, a ja mówię, coś nie tak. Wie pani, co jest lepiej niż sądziłem. Także no, Bo wy na gotowo ze wszystkim wjeżdżacie, tak? tak? My od szafki poprzez filtrację, oświetlenie, szkło i wszystko co w środku. Tak, dlatego, że ja nie mogę wziąć odpowiedzialności za, za projekt, mhm. jeśli ktoś sobie kupi coś sam, gdzie to nie będzie ze sobą y, dobrze działać, tak? Ja biorę odpowiedzialność za wszystko, począwszy od szkła. Bo niestety dobre szkło to też nie jest wcale tak fajnie. Znaczy, nie jest to prosto, żeby sobie zamówić, bo często ludzie zamawiają u szklarza od kabin prysznicowych. Jednego mhm. takiego pana miałam, zamówił sobie właśnie akwarium u takiego szklarza, który kleił jedno akwarium w roku. Przykładowo, no może więcej, mhm. no ale nie był jakimś tam specjalistą. I e, ja podejrzewam, że ono było źle sklejone, ponieważ już mu mówiłam temu klientowi, że trzeba tam więcej wzmocnić i tak dalej, ale klient mówi, nie, no, pani Małgosiu, zróbcie mi to akwarium. Ono będzie ok, ono nie pęknie. Ja mówię, wie pan co, no, obawiam się i tak dalej, ale bardzo nalegał, chciał. No, ja oczywiście no, nie mogę wziąć za to odpowiedzialności, bo on bardzo nalegał, mhm. chciał, żeby to akwarium mu zrobić. I po dwóch miesiącach to akwarium mu pękło. Oczywiście on sobie sami zamawiał. Duży litres? 700 litrów. Niestety wody miał... No właśnie, i to jest, to jest właśnie to, żeby zamawiać u fachowców, żeby przychodzić do fachowca, bo wtedy ja nigdy nie zlecę zrobienia akwarium u kogoś przypadkowego. Kto takie akwaria klei, nie wiem, raz mm -hmm. w miesiącu, czy mm -hmm. raz w roku. Ja tylko i wyłącznie współpracuję z osobami sprawdzonymi, które zajmują się klejeniem akwariów. Nie luster, nie kabin prysznicowych, tak? Bo szklasz a szklasz to są zupełnie to dwie prawda. różne rzeczy. 700 to trzeba litrów też wiedzieć. No, dokładnie, a 700 litrów, jak tak pęknie, no. I zalewa wszystkich. Raz, do, że zalewa, ale całe szczęście, że tego pana nie było w tym biurze, gdzie to akwarium y, stało, ponieważ no, mogłoby się skończyć jeszcze tragicznie, nie? Ponieważ cała tafla wody, cały trójkąt odpadł, po prostu szyby. Więc y, ryby miał nawet w kanapie w szafie no pod dywanem. Małgosiu ty często jesteś taką korepetytorką, że ktoś nie ma kompletnie żadnego pojęcia o akwarystyce, zakładasz mu akwarium i on będąc z tobą na łączach na przykład telefonicznych, słucha twoich wskazówek i sam wchodzi w tę akwarystykę jako gospodarz tego akwarium. Są też takie osoby? Zdecydowanie tak, o. zdecydowanie tak. Mało tego, bardzo często, bo nie każdy ma możliwość, po prostu, żebym ja mu to akwarium założyła, bo na przykład mhm. ktoś mieszka w Manchesterze, tak, albo w Irlandii. Czyli bywają też tak, takie? Tak, oczywiście, to jest standardowe, że też zakładam jakby online te akwaria, że na przykład wysyłam sprzęt przeze mnie dobrany, sprawdzony, mhm. który mhm. wiem, że będzie OK, że będzie się nadawał. Ten sprzęt yy, przyjeżdża do danego klienta. I wtedy mówię: od A do Z trzeba zrobić to, to, to i to. I jesteśmy na łączach. Z jednym panem kiedyś z Irlandii robiliśmy, no po prostu tak jak z tobą teraz rozmawiam, <grym> byliśmy na wizji, i on po kolei mówiła mu, co ma zrobić i zrobił: akwarium przepiękne, i do dzisiaj się interesuje akwarystyką, nawet y, więcej. Dzisiaj zakłada akwarium, y, akwaria innym ludziom w Irlandii. I tam można zacząć. Tak zarobić się na zaczął tym pasjonować tym, no bardzo. Tak, tak. Nawet. No, nawet myślę, że można tam chyba więcej nawet zarobić niż w Polsce. Zdecydowanie, no, zdecydowanie. Tak. Ty masz w domu akwarium, czy tylko w pracowni? Do niedawna miałam wiele akwariów w domu, ale w tej chwili nie, ponieważ trzy lata temu się przeprowadziłam i jeszcze planuję zmienić mieszkanie, więc chwilowo nie mam. Chwilowo mam tylko w pracowni. A ile tej wody tam jest? W pracowni, o, musiałabym policzyć, dużo. A któryś tysiąc? Więcej. Myślę, więcej. że więcej i tak. I wszystko tam żyje. 3000 litrów Rozumiem. będzie. Wszystkiego. Ciekaw jestem, czy miałaś taki projekt, który zawsze chciałaś zrobić, ale nie miałaś okazji. Masz taką wizję takiego zbiornika, który myślisz sobie, kurczę. Byłoby fajnie, jeszcze jakby jakiś bank albo jakaś firma zamówiła, to bym się zrealizowała i zobaczyła, jak to wygląda. Miałaś coś takiego? Ech. Chciałabym zrobić duże akwarium roślinne, takie naprawdę bardzo duże. Ale holenderskie czy roślinne? No, na przykład jakiś fajny scape, na o. przykład właśnie riboku, które będzie na przykład y, pięciometrowe. No, y, tak. To już jest w scenie porządnego takim, samochodu. Tak, o czymś takim marzę, żeby coś tak dużego zrobić, tak duży projekt. No. A jeszcze co mnie wyróżnia, no to nie tylko to, że te projekty robię, ale też jakby, yy, że tak powiem, robię je pod klucz, czyli nigdy nie zostawiam klienta z nieskończonym akwarium. Mm -hmm. yy, czyli no, nie tylko, że robię to akwarium, ale też jakby asystuję. Yy, jeśli mam możliwość dojeżdżać do tych klientów, to dojeżdżam. Jeśli nie mam takiej możliwości, bo klient mieszka poza łodzią, mm -hmm. czy gdzieś za granicami Polski, no to jesteśmy na łączach i po prostu. Akwarium musi być na perfekt zrobione. Czyli w Łodzi serwisujesz, mhm. a wszędzie indziej starasz online. się to zrobić online? Online, tak, 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 online. Pięć metrów akwarium. Tak. Ciekawe, co mówisz. A ty masz ulubioną grupę roślin, na których pracujesz? Tak. Najczęściej? Oczywiście, oczywiście. mam swoją ulubioną grupę roślin, mam, często sięgam też po określone rośliny, które mnie nigdy nie zawiodły i mm -hmm. które wiem też, że będą u moich klientów dobrze rosły mm -hmm. i moi klienci nie będą mieli z nimi większych problemów. Mm -hmm. A jakie to? No na przykład lobelia, o. no anubias, z tych mini anubiasów później. Wiedziałem, że łodygowcami też się zajmuję. Tak, z łodygowców też bardzo często sięgam po rotale, oktopusa, mm -hmm. No, przeróżne rośliny. Także, także generalnie tutaj to by można było bardzo długo wymieniać, jakich roślin używam. Ale faktycznie dosyć często po taką sprawdzoną grupę właśnie roślin sięgam. I niekoniecznie jest to tak zwany mały cheniek, który mm -hmm. jest dość upierdliwy mm -hmm. i później będą ludzie mówić o, wie pani, bo tutaj mi coś nie, nie wychodzi, bo tu mi coś żółknie i tak dalej. No jednak z takich trawnikowych jest już troszeczkę łatwiejsze to, to Monte prawda. Carlo, mm -hmm. czy nawet Glossostigma elatinoides, do której też bardzo często, po którą też bardzo często sięgał sam pan Takashi Amano. E, tak, z takich troszkę zapomnianych roślin trawnikowych to jest elatine triandra Kiedyś była bardziej popularna, teraz coś tak zanikła. A Sagitaria ta fajna. mała jeszcze się pojawia w zbiornikach? Sagitaria tubulata tak. Mm -hmm. W tych zbiornikach takich, gdzie ktoś chce, nie chce mieć jakiejś takiej mm, trudności w utrzymaniu tego zbiornika, jakiejś dużej trudności, to jak najbardziej Sagitaria, tak, Echinodorus tenelus, mm -hmm. to są dosyć łatwe takie rośliny. A ile razy ty w miesiącu bywasz u takiego klienta serwisując akwarium? Ech. Idealnie byłoby, i zawsze mówię to moim klientom, że chociaż, y, chociaż raz w miesiącu. Aha. No bo jednak, y, jak się jest raz na dwa miesiące, czy raz w roku, no to. Jednak, wszystkiemu. No mhm. to jednak czasami się podjeżdża i jest no. I trzeba zrobić jeszcze. No ciężko, raz to no bo trzeba albo zrobić rest, No może nie restart, ale no, jest bardzo dużo pracy, tak, bo bardzo dużo gdzieś tam. Może po drodze się przez te ileś miesięcy mhm. rzeczy rozjechać, tak? I trzeba coś tam od nowa porobić. Więc idealnie, chociaż tak raz w miesiącu po prostu mówię swoim klientom, żeby, żeby ten serwis, być. tak, żeby być. A grupa ryb, które kochasz, jest taka czy nie? Ja kocham takie ryby, które ze mną współpracują o. i które nie niszczą mojej pracy. Aha. No i nie tylko ja, no bo wszyscy akwarysty sięgają chętnie po właśnie mikrorazbory, w ogóle po małe razbory, po neony. Yy, wszystkie Czyli takie teryfiki, coś, co wygląda, a małe, Ładnie szkodzi. wyglądają i nie szkodzą, nie niszczą roślin, żyją w symbiozie z roślinami. Także generalnie w ogóle też w i w akwarystyce roślinnej też sięgamy przede wszystkim po tą ekipę sprzątającą, gdzie podczas dojrzewania zbiornika dzieją się z tym zbiornikiem różne rzeczy, więc podstawą są helmety czy jakieś ślimaki czyszczące, yy, mogą być też narytiny, yy, krewetki Amano, których też y, używał sam pan Takashi Amano, mm -hmm, stąd mm -hmm. też nazwa otoski z takich y, ryb czyszczących właśnie wszelkiego rodzaju glony. A używa się różnych tych zwierząt, ponieważ każde z tych zwierząt zjada inny rodzaj glonów. Mm -hmm. Są pomocne. Bardzo. Są A bardzo powiedz mocne. mi w kwestii światła. Teraz akwaryści obawiają się podwyżek prądu. Mm -hmm. Twoim zdaniem oświetlenie LEDowe jest lepsze niż to Tradycyjne, te 5, te 8. Są tacy, którzy jeszcze na jakichś tam żarówkach piękne lotosy wynoszą i mówią, że na niczym innym tak nie urośnie. Jak ty się zapatrujesz na kwestię światła? Oświetlenie w nowoczesnym akwarium takim w nowoczesnym akwarium no to wiadomo, że już są te LED, tak, bo już powoli, no powoli, już wyszliśmy w zasadzie okay. z tych świetlówek, już jest ciężko je nawet zakupić, ale świetlówki były bardzo dobrym rozwiązaniem oświetleniowym i można było uzyskać bardzo ładne kolory na tym oświetleniu. Jeżeli chodzi o LEDy, które są w tej chwili dostępne, no to też trzeba wybrać y, odpowiednie, żeby uzyskać jak najbardziej naturalne kolory, tak? Żeby na przykład, no nie wiem, trawniki nie były, nie były niebieskie, tak? Tylko zielone, żeby było odpowiednie widmo i żeby to wszystko po prostu wizualnie nam się podobało, a nie było jakieś przejaskrawione, jakieś fioletowe, jakieś nienaturalne, tak? Czyli mówisz, że świetlówki tradycyjne, Bardziej oddawały jak najbardziej. niż teraz. Tak, tak. I to wielu wielu dzisiaj, wodowców rośnie. Dzisiaj to mówi. ten kolor oczywiście pięknie oddają te dobre LEDy, te dobre. Natomiast y, z takich tańszych, lamp LEDowych, no to też trzeba wiedzieć po prostu, co, co wybrać, co kupić, żeby uzyskać dobre kolory dla naszego oka. Tak jak powiedziałam, żeby nie mieć roślin fioletowych, mm -hmm. albo nie wiem, szarych. Tak? A co ty byś poradziła takim? Początkującym aquascaperom. od czego należałoby zacząć, żeby ta przygoda w ogóle się udała? No na początku na pewno musieliby sobie poczytać jak takie akwarium uruchomić. Poczytać sobie troszeczkę yy, na temat tego co tworzył pan sam Takashi Yamano, uh -huh. ponieważ on jakby wprowadził całą akwarystykę naturalną. To właśnie później ta moda cała poszła dalej. Yy, Jaka filtracja, jakie oświetlenie, jakich roślin należy użyć, żeby wszystko to się ładnie skomponowało, żeby łatwo, w miarę łatwo było to można utrzymać takie akwarium i myślę, że jakieś prostsze rozwiązania, żeby wybierali na początek, tak żeby mogli się po prostu nauczyć, tak, żeby mogli później wejść na jakiś wyższy level. Mm -hmm. y no, ale jak najbardziej butla CO2, tak, dobre światło i dobre podłoże aktywne. To jest tak na początek dla wszystkich akwarystów, nawet początkujących. Nie należy się bać tego podłoża aktywnego, mm -hmm. ponieważ bardzo dużo akwarystów mówi, że ojejku, podłoże aktywne, to nas zjedzą glony, mm -hmm. to wszystko nam się rozjedzie, a to jest tylko takie... takie no, są tacy, terenu, którzy na, na ziemi ogrodowej robią. No, tego, tego rozwiązania ja nie polecam, gdyż ono nie jest profesjonalne. Nie wiadomo, ziemia. co tam jest. No nie wiadomo, co tam jest. Jedna ziemia będzie taka, druga inna, więc generalnie raczej bym się skłaniała ku tym rozwiązaniom profesjonalnym ponieważ dobre podłoże aktywne obniża pH, twardość wody, bardzo dobrze wodę nam klaruje, jest bardzo żyzne, porowate, jest odpowiednie do roślin i wybacza błędy początkującego akwarysty. A Ziemia Ogrodowa niekoniecznie mamy bardzo często kolejkę ludzi z problemami na Ziemi Ogrodowej, właśnie. na przykład na giełdzie. Chciałem zapytać, z jakimi problemami przychodzą do Tarczyńskiej i mówią: Pani Gosiu, no nie rośnie. No właśnie, między innymi na Ziemi zrobili sobie akwarium. 20-30-litrową kostkę, nasypali dużo ziemi, za mało przykryli tej wierzchniej warstwy, cała ziemia wyszła do wody, a tam była jedna roślina na krzyż nie? no i jest kaplica. No i co my mamy zrobić teraz, nie? I pani Gosia radzi? No, zawsze staram się doradzić, zawsze staram się po prostu dzielić z innymi osobami swoją wiedzą. No, nie narzekam też na, na klientów, bo mamy bardzo dużo klientów, jest zawsze z reguły kolejka mm -hmm. w sezonie. Bo mówią, że tam ulotki rozdają darmowe. Tak, jeden na pan rok. kiedyś powiedział właśnie, to jest taka anegdotka, że mówi: Kurczę, na tej giełdzie zawsze taki tłum ludzi tutaj był w tym miejscu. Wie pani, a w końcu dzisiaj się do pani dostałem, bo zawsze myślałem, że tutaj rozdają darmowe ulotki. Tyle było ludzi. Także no, to jest miłe bardzo dla mnie. No faktycznie. No, no, asortyment dobra. u ciebie jest szeroki. Tak, staram się mieć szeroki asortyment. Jak najbardziej na wszystkie problemy staram się coś mieć i zaradzić temu klientowi, temu akwaryście, przede wszystkim i staram się tak doradzać, jakbym to, jakbym sobie doradzała we własnym akwarium, tak? Mhm. Nie, że ludzi zbywać albo coś im tam sprzedać i do widzenia, tylko żeby faktycznie to zadziałało i faktycznie ci ludzie wracają i mówią Pani Małgosiu, dziękujemy za, za to, że Pani nam tak doradziła, faktycznie jest zmiana na plus. Czyli rozumiem, że nawozy nadal robisz sama? Tak, nadal robię swoją lini linię nawozów podwodne ogrody, Także cały czas one funkcjonują Masz na akwarystycznie. Ciekaw jestem. Polecam. Po Ciekaw jestem. Yy, kończymy powoli. Czy ty często bierzesz udział w konkursach? Yy, tak, staram się, jeśli są jakieś konkursy właśnie akwaskapingowe, staram się brać w nich udział jak najbardziej. Tak. Yy. Bo ja słyszałem, że Małgorzata Tarczyńska jest w topie yy, polskich akwaskaperów. Yy być może jestem w czołówce polskich aquascaperów, na pewno się wyróżniam tym, że jestem kobietą, no a kobiety w aquascaperach jest mało. Właśnie, tak. właśnie. Tym bardziej przez pryzmat łodzi postrzegać kobietę akwarystkę, no kiedyś panowie na rynku bałuckim by powiedzieli, że to i raczej niemożliwa, ty złamałaś ten stereotyp i się okazuje, że kobieta może być fantastycznym fachowcem w tej dziedzinie, prawda? Dziękuję bardzo. No, staram się bardzo. Jest to moja niewątpliwie duża pasja od dziecka, i dużo osób to docenia, ale jest też część osób, że a kobitka to ona się na pewno nie zna. Przyznam szczerze, że. Jeszcze wiesz, co, o jedną rzecz chciałem cię zapytać, mm -hmm. bo mnie to zastanawia, ile mm -hmm. kosztuje na gotowo na przykład taki zbiornik 200 litrów? Tak na gotowo ze wszystkim z dobrym wyposażeniem, z dobrym sprzętem, z obsługą, przynajmniej do czasu, aż zbiornik dojrzeje. dojrzeje no to. W od 8 do 10 tysięcy. Mm -hmm. Można Bez już... robienia cudów mm -hmm. oczywiście, mm -hmm. bo jakbyśmy robili jakieś, bóg wie, skomplikowane tam dekoracje czy coś, to może i wyjść drożej, ale takie podstawy, żeby była dobra lampa, dobre oświetlenie, dobre podłoże aktywne, dobre akwarium, dobrze sklejone mm -hmm. u dobrego fachowca, mm -hmm. no niestety, no to wszystko kosztuje. Wielką przyjemnością było się z Tobą spotkać. Już teraz wiem, że nie tylko mogę obserwować Twoje działania na łódzkiej giełdzie zoologicznej, na łódzkim starcie, ale wielką przyjemnością było porozmawiać z Tobą i usłyszeć o tym wszystkim, co masz do zaproponowania, bo nie zawsze ucha nadstawiam jak do kogoś coś mówisz, a zdarzało mi się niejednokrotnie. Było mi bardzo miło. Dziękuję bardzo. A bardzo. faktycznie to zaobserwowałam, że niekiedy, jak mówię do ludzi na łódzkiej giełdzie, start. To jeszcze jedna osoba, i jeszcze tak. jedna, i ustawia się kolejka, tak. i wszyscy mnie słuchają tak. I, tak. I, i są zainteresowani. Czyli masz ten dar. Czyli chyba masz ten mam dar. ten i dar. chyba w jakiś sposób, nie chwaląc się, w jakiś sposób ludzie po prostu chyba są do mnie przekonani, bo jednak wracają, wiedzą, mhm. że ja faktycznie się tą akwarystyką pasjonuję, staram się im dobrze doradzać i od lat po prostu do mnie wracają. Stolica Łódzy, polskiej akwarystyki Łódź. Jak najbardziej to jest zagłębia akwarystyki. Tak, twoja strona miasta, Małgorzata Tarczyńska, podwodne ogrody, była naszym gościem, w naszym cyklu z pasji do biznesu. Bardzo dziękuję Małgosiu. Również dziękuję i pozdrawiam. Niech rośnie. Dziękujemy Dziękuję bardzo. Dziękuję również.